Dzień dobry, witam Państwa z programu Sport Info. Dzisiaj moim gościem jest, można już oficjalnie powiedzieć, prezes Stali Gorzów Dariusz Wróbel. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jak mam Cię tytułować? Zacznijmy od tego, bo jesteś prezesem od soboty. Standardowo jak zawsze Darek. Dobrze. Darek, pierwsze takie zasadnicze pytanie, od tego zaczniemy naszą rozmowę. Co skłoniło Cię do tego, żeby ratować Stal Gorzów? Bo to już mówimy o ratowaniu. Wiesz, sytuacja jest następująca. Był to proces taki dość złożony. Tak jak wspomniałem wcześniej, byłem, można powiedzieć, cudzysłów, oddelegowany do Stali Gorzów w celu przeprowadzenia kontroli i uzyskania jakiegoś takiego większego feedbacku, jeżeli chodzi o informacje, jak faktycznie jest w klubie, jak wyglądają finanse i przede wszystkim jak działa klub w danej chwili. No, wiadomości, które się pokazały w opinii publicznej tak naprawdę, spowodowały to, że no, trzeba szybko działać. Czasu mamy coraz mniej. Sytuacja okazała się dużo poważniejsza niż niektórzy myśleli. I tak naprawdę problem powstał taki, że gdy wszedłem do Stali Gorzów, nie za bardzo jest ktoś, żeby mógł być na moje miejsce. Bo przede wszystkim jakby chętnych, być może są jacyś inni chętni, którzy by mogli sterować Stalą, jednakże w tej chwili najważniejszy jest aspekt naprawienia finansów w klubie. I jakakolwiek zmiana w tej chwili, myślę, że miałaby odwrotny skutek. Zamiast pomóc, to mogłaby przeszkodzić. No i żeby zachować tą transparentność działania w tym klubie, no musiano podjąć kroki, powołując mnie na prezesa klubu. Było to decyzją uchwały Rady Nadzorczej, która w sobotę zebrała się i uchwaliła jednogłośnie, że zostałem prezesem Stali Gorzów. To właśnie jak od soboty, można powiedzieć, wygląda Twoje życie? Bo to chyba bardzo dużo u Ciebie się zmieniło. Jeżeli chodzi o już sam tytuł w cudzysłów, tak, jeśli chodzi o prezes, no nie zmieniło się teoretycznie nic, bo pracuję tak jak pracowałem do tej pory i cele, które tam gdzieś tam są przede mną, jakby je realizuję, a sam tytuł kompletnie nic nie zmienia, to tylko jest taka forma prawna. Pewne już jakby decyzyjności mogłem podejmować wcześniej. Bo byłeś pełnomocnikiem. Tak, ale miałem tak naprawdę no, sporo możliwości, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji jakichkolwiek ważnych, bardziej lub też mniej. To w takim razie powiedz, spałeś coś ostatnio, czy z tym bywa kiepsko? No z tym bywa kiepsko, nie śpię po kilka godzin na dobę, ale jakoś daję radę. Teraz robisz wszystko, żeby jednak ratować tą Stal. To jest takie hasło przewodnie, można powiedzieć. No tak. To jest główny cel. Uratować Stal, odjechać w PG Ekstralidze i powoli zrobić jakby porządek ze wszystkim, co się wydarzyło złego w klubie. A właśnie, skąd pomysł, żeby założyć zrzutkę? Bo to spotkało się z takim szerokim, odbiło się szerokim echem, można powiedzieć, w mediach społecznościowych gdzieś. Skąd taki pomysł? Największym problemem w naszej sytuacji jest to, że mamy brak czasu. To po pierwsze, ja wiem, że pomysł zrzutki wielu osobom się nie podoba i uważają, że jest to nie na miejscu. Jednakże poniekąd nie mieliśmy innego wyjścia. To jest pewien krok desperacki, ale też chodziło o to, żeby ludzie, mówię o kibicach gorzowskich, ale też kibicach, nie wiem, spoza Gorzowa, bo musimy też zwrócić uwagę na to, że mamy kibiców też wszystkim spoza Gorzowa, żeby mogli uczestniczyć w pomocy dla klubu, no musieli mieć do tego jakieś odpowiednie narzędzie. A jedynym transparentnym narzędziem, które jest w tej chwili dostępnym, no jest ta zrzutka. Ja wiem, że ona może przyświeca innym celom i jest jakby stworzona po to, żeby pomagać w innych kierunkach, w innych aspektach. Jednakże no niestety musieliśmy wykorzystać to, po to, żeby dotrzeć do każdego kibica, który chce udzielić swojej pomocy finansowej. Przede wszystkim jest to ważne, że tutaj jest wszystko transparentne.
A właśnie jak oceniasz tą zbiórkę do tej pory, bo przyznam szczerze, nie zdążyłam sprawdzić, jak ona wygląda, ale wiem, że kibice starają się pomóc, wystawiają też gdzieś swoje rzeczy na licytację. Jak ty to oceniasz? Mobilizacja kibiców szeroko pojętych, tak? Czyli mówię o nie tylko tych takich kibiców, którzy przychodzą na stadion, ale też mówię o różnych działaczach na różnych szczeblach. Jest w tej chwili no, bardzo duża. Można powiedzieć, no okej, kwoty nie są jakieś powalające, jeśli chodzi o zrzutkę czy tego typu historie, ale pokazuje to nam, że jednak zależy ludziom, żeby ta stal istniała, żeby ten klub nie upadł i żeby funkcjonował. I myślę, że wszystkie ręce na pokład i to widzimy w tej chwili, że jednak tych rąk mamy wiele i za to serdecznie dziękuję. Właśnie w piątek odbyło się spotkanie z kibicami. I właśnie, jakie wnioski wysnułeś po tym spotkaniu? Co na przykład ci się podobało? Tak naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o spotkanie z kibicami, to chyba najlepiej by było, gdybyśmy mieli to przedstawione z ich strony. No ja bym chciała właśnie twoją wersję moja poznać. Moja wersja, bo jeśli chodzi o moją wersję, zorganizowałem spotkanie z kibicami dlatego, że uważam, że to było konieczne. Kibice muszą wiedzieć, co się dzieje w klubie, muszą wiedzieć, z kim rozmawiają. To też pokłosiem tego spotkania była to decyzja już natychmiastowego powołania mnie na stanowisko prezesa, żeby jednak zacząć stabilizować sytuację w klubie. Przede wszystkim kto, co, za co odpowiada. Bo są różne tam głosy, że tak naprawdę no niby działamy, ale struktura jest jakaś tam beznadziejna. I to było pokłosiem tego spotkania. Jeśli chodzi o kibiców, nie no, z mojej strony, z mojej perspektywy super. Fajnie, dziękuję, że przyszli. No mam nadzieję, że mi ufają. I myślę, że już tam na koniec naszego spotkania na murawie i po tym wszystkim, no, powiem szczerze, no, byłem dumny. Byłem dumny z tych ludzi, którzy przyszli i mam nadzieję, że wspólnie osiągniemy swój cel. W trakcie spotkania akurat nie mogłam być, ale ktoś prowadził relacje na żywo i podałeś taki przykład, że frekwencji nie było w tym roku. Faktycznie ta frekwencja, patrząc na inne miasta w Polsce, była zdecydowanie wyższa. Czy myślisz, że po tym twoim apelu, jeżeli oczywiście pojedziemy w tej ekstralidze, kibice wezmą sobie te słowa do serca? Myślę, że to jest pytanie do kibiców. Jednakże chcę wszystkich uświadomić, że jeżeli kibice przychodzą na stadion i mamy pełne trybuny, to każdy z tych kibiców, który przychodzi na stadion, dokłada swoją cegiełkę do funkcjonowania tego klubu, bo no, przychodzi, kupuje bilet, płaci za niego i to zasila budżet klubu. I myślę, że to jest bardzo, ale to bardzo ważna cegiełka, jeżeli chodzi o finanse w klubie. A jak wygląda sprawa ze sponsorami, bo spotkanie było w zeszłą środę, czy we wtorek, o ile dobrze pamiętam, i czy sponsorzy, kiedy dowiadują się, że jest, no sytuacja jest trudna, nie oszukujmy się, czy oni chcą pomagać, czy raczej wycofują się? Jeśli chodzi o sponsorów, to tutaj wszyscy chcą pomagać, wszyscy czekają jakby tam już na hasło, jak ja to mówię, stoją w boksach, gotowi do działania. A powiedz mi, bo to kibiców też interesuje, co było główną przyczyną zadłużenia klubu, bo tu nie mówimy o jakiejś kwocie 100 tysięcy, tu kwoty są zdecydowanie większe. Analizowałem te dokumenty, które tam miałem przedstawione. Sporo było wzrostu pewnych kosztów, które muszę jakby dogłębnie przeanalizować, żeby to dokładnie określić, gdzie był problem. No jest kilka pozycji, które dość mocno zdrożały. Wiecie Państwo, no funkcjonujemy jak funkcjonujemy, wszystko drożeje, mówię tutaj nie, koszty energii, wody i to wszystko też się przełożyło na to, że tam gdzieś te koszty niektóre zaczęły wzrastać. Myślę, że tak jednoznacznie w tej chwili nie jestem w stanie tak powiedzieć, że dokładnie, konkretnie to. Wiem jakby ogólnikowo, jeśli chodzi o dane działy rozchodów firmy, gdzie były duże wzrosty, jeśli chodzi o wydatki. No i będziemy to teraz właśnie dogłębnie analizować, żeby też wprowadzając plan naprawczy do klubu wykluczyć
wszystkie zbędne koszty i spiąć dobrze budżet. A czy uważasz, że gdyby ta sprawa z tym zadłużeniem wyszła wcześniej na jaw, nie wiem, na początku września na przykład, że udałoby się to bardziej wszystko spiąć, czy tutaj czas nie grał roli? Czas grał rolę, to gra rolę, ale gdybyśmy się dowiedzieli na początku września, myślę, że dzisiaj byśmy o tym problemie tak do końca nie słyszeli. Myślę, że byłby już po części rozwiązany. Czyli udałoby się, nie byłoby wtedy tematu, dałoby radę uratować. Patrząc na reakcję wielu osób, myślę, że ten problem mógł być już rozwiązany. Powiedzmy, wariant optymistyczny. Stal Gorzów otrzyma licencję. Znaczy, to jest jedyny wariant. Tak, ja oczywiście też jako kibic wierzę w to, ale jakie są twoje takie cele? Jeżeli otrzymamy licencję, co chcesz zrobić, żeby ten klub postawić na nogi, odbudować przede wszystkim zaufanie kibiców? Bo patrząc na to, co dzieje się teraz, to jest różnie. No jest różnie. Tak naprawdę tutaj najważniejsze jest to, żeby odbudować tą relację z kibicami, bo tak naprawdę to jest ich klub i to jest ich miejsce. I to jest moim priorytetem, żeby nie ocieplić, tylko całkiem zmienić te relacje. Żeby to były bardziej takie relacje partnerskie. Ja wiem, że to może wszyscy obiecują, a na końcu jest jak zawsze. Nie. Mam na to pomysły, jak to zrobić. Przede wszystkim nie boję się z nikim rozmawiać. Nieważne, w sklepie, na ulicy, gdziekolwiek. Czy jesteś otwarty? Tak, jak najbardziej. I tutaj uważam, że no, bez kibiców tego klubu nigdy by nie było, a ten klub jest też dla nich, tak? I myślę, że tutaj wspólnie musimy razem zawsze działać, żeby ta Stal była jak najmocniejsza i żeby nie miała nigdy jakichkolwiek problemów. Nie unikniemy pewnych rzeczy, które wpływają negatywnie na funkcjonowanie, typu, nie wiem, wzrost kosztów różnych, tak? No bo no niestety tak działa koniunktura i tak działa gospodarka. Jednakże podstawą dla mnie jest to, żeby kibic szedł na stadion z dumą i ze Stalą w sercu. I to jest taki mój priorytet, żeby do tego doprowadzić. A powiedz, od początku, kiedy już wiadomo, że zostaniesz prezesem, przejmujesz stery, spotkałeś się z hejtem ze strony, nie wiem, mediów społecznościowych, ludzi? Nie czytam. Nie czytasz, a czy kibice tam właśnie może na tym spotkaniu zarzucali ci, że jesteś nieprawdziwy, że udajesz? Nie wiem, to by trzeba było tak naprawdę zapytać się kibiców, którzy byli na tym spotkaniu. No ja jestem jaki jestem i ja nie gram, nie zastanawiam się nad tym, co mówię. Zresztą tak wiesz, że nigdy nie dyskutowaliśmy o tym, o czym będziemy rozmawiać. Tak, tak, żeby tak, mieć oczywiście konkretnie pytania i inne rzeczy. Wolę, żeby to było naturalne. Nie, no ja taki jestem i ja nie gram. Tak działam, tak było zawsze. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że ja to jestem ja. I taki wiesz, po prostu jestem. Zmierzam do tego, że jeden z portali żużlowych zarzucił ci, może nie tyle, że kłamiesz, bo to za mocne słowo, ale chodzi tam, że znasz Jarka Łukaszewskiego, który jest de facto w Radzie Nadzorczej. A podobno powiedział, ja nie doczytałam dokładnie tego artykułu, więc nie chcę nic przekręcić, ale chodzi o to, że przecież ty mogłeś wiedzieć już prędzej o tym, co się dzieje w Stali Gorzów i w ogóle. Jak to wyjaśnisz? Pytanie jest ciekawe, jednakże też trzeba by się zastanowić nad jednym. Czy ta rada nadzorcza, która funkcjonowała i zarząd w pełnym składzie, czy mieli tak naprawdę też do końca tą wiadomość stuprocentową o tym, jak wyglądają jakby fundusze i forma finansowa Stali Gorzów. To myślę, że z nimi by trzeba było też porozmawiać. I to pytanie do nich, jeżeli chodzi o osobę Jarka, tak, znam go bardzo dobrze, jeżeli można powiedzieć bardzo dobrze. Bardzo dużo pomagał też Oskarowi Paluchowi, którym też ja pomagałem, tak, i stąd się znamy. No, Jarek tutaj bardzo mocno pomagał, jeśli chodzi głównie o starty, o pozycję na motocyklu. Tak, pan Jarek był tu kiedyś w studiu i też właśnie opowiadał, jak to wygląda. Czyli i stąd się znamy. I tutaj ja nigdy, bo proszę, czy nie, proszę żeby zwrócić nie uwagę. Nie szukać podtekstów. Nie, bo muszę, no właśnie, nie szukać podtekstów. Jakbyście mi tu powiedzieli tydzień temu, w piątek, że ja będę za tydzień w tym miejscu, w którym jestem, nie tydzień, półtora tygodnia temu, tak? Mówimy o tym piątku wcześniejszym.
że będę za tydzień w takim miejscu, w którym będę, to bym się pukał w głowę i powiedział, że chyba coś jest nie halo z waszymi pomysłami. To, że ja tu jestem, to ja nie wiem szczerze, co to się stało. Jakiś wypadek przy pracy. Chyba wydarzyło się. Ale no właśnie, wydarzyło się, tak. Czy, bo dużo się pojawia takich artykułów, bo ogólnie od kiedy się interesujesz żużlem? Ty wspierasz bardziej chyba indywidualne osoby, tak. Takie jak Oskar Palu. No już tam parę lat minęło, ale skupiałem się na pomocy głównie dla Oskara. Tam trochę angażowałem się o Wawru w ostatnim czasie. Mówię o minitor, sekcję pitbajków. Skupiam się bardziej od tych na pomocy dla najmłodszych. Czyli bardziej wspierasz tych, można powiedzieć, no juniorów, chociaż już tak niekoniecznie. Tak, no tutaj jakby już ta kwestia stali jako teamu numer jeden, tak, tego czołowego teamu, to no mam styczność w ostatnim czasie, no bo nie ukrywam, że też kilkukrotnie niż tam jeździłem na mecze razem z Oskarem i byłem w parku maszyn, widziałem, jak to wygląda od wewnątrz, ale to było tak bardziej pod kątem jakby pomocy, że jechałem z nimi i na tym się skupiałem. Jakby ta cała reszta, otoczka, to tak nie do końca bym tym zainteresowany, co tam się dzieje, jak to wygląda. Byłem skupiony bardziej na... A teraz na musisz się interesować już, teraz muszę, tak. Co się dzieje. A czy jeżeli Stal Gorzów, oczywiście ja w to wierzę, dostanie licencję, rozważacie to, żeby jechać składem oszczędnościowym w przyszłym sezonie, czyli bez liderów? Nie no, skład mamy, jaki mamy. Wszyscy zawodnicy mają kontrakty na przyszły rok podpisane. I teraz w tej chwili skupiamy się bardziej na wyprostowaniu finansów klubu. A jeśli chodzi o rozmowy z zawodnikami, tak, są zaplanowane, będziemy rozmawiać. Jednakże uważam, że zawodnicy, którzy w tej chwili są stali, nie mają zamiaru opuszczać naszego klubu. A czyli ucinasz te wszystkie spekulacje, że Oskar Paluch, nie wiem, gdzieś tam w Grudziądzu. Słyszałem lepsze wersje, ale okej. Okay. To nie wiem, to ja tak tylko też myślę. Stal Gorzów otrzymuje licencję, tak jak cały czas w to wierzymy. Czy w zarządzie powinien być ktoś z Rady Miasta na przykład, ktoś z miasta, kto będzie kontrolować to? Bo być może... Oczywiście tutaj to tylko moje jakieś takie spekulacje, nie doszłoby do tego, gdyby ktoś trzymał nad tym nadzór, ktoś z wewnątrz. Ja myślę, że to jest taki ten mały problem z kwestii formalnej. Ja nie wiem, czy do końca jakikolwiek pracownik, nie wiem, urzędu może zasiadać w zarządzie tego typu instytucji. Wydaje mi się, że chyba nie, że jest to niezgodne z jakimiś tam przepisami. Co nie oznacza, że miasto nie będzie miało feedbacku, jeśli chodzi o wiedzę na temat, co się dzieje w klubie, kondycji finansowej klubu, na bieżąco. To będzie przekazywane na pewno. W jakiej formie? Myślę, że będą tak zwane grupy robocze. Będą to ludzie różnych środowisk i tutaj będziemy jakby na bieżąco cały czas kontrolować sytuację, omawiać ją i szukać rozwiązań, żeby w przyszłości nie było takich problemów, jakie są w tej chwili. I tu oczywiście miasto, mam nadzieję, też będzie w to włączone, bo trzeba powiedzieć jedno, że miasto w tej chwili oferuje bardzo dużą pomoc. A wyprzedziłeś mocno, moje pytanie, właśnie chciałam się o to dopytać, czy jesteś zadowolony na ten moment, jeśli chodzi o tą współpracę z miastem? Jest lepsza, niż bym mógł sobie wymarzyć. Czyli jesteś zadowolony. Super, tak. Darku, bardzo ci dziękuję za wizytę, że byłeś z nami tutaj w studio. Mam nadzieję, że spotkamy się już, kiedy Stal Gorzów otrzyma licencję, bo głęboko w to wierzę, i będziemy dyskutować o planach na przyszłość. Tak będzie na pewno. Pozdrawiam wszystkich. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.